Siema widzowie, witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Dzisiaj będziemy testować nowy autobus na Dolinie Trzech Stawów. Autonomiczny. Aktualnie na niego czekamy. Nie wiadomo, o której dokładnie będzie, bo nie ma tutaj żadnego rozkładu jazdy ani nic. Stoję jedynie przy takim oto znaku. Więc tutaj prawdopodobnie jest przystanek. Także czekamy na rozwój wydarzeń, aż autobus się pojawi dzisiaj. Znajdujemy się tutaj dokładnie w tym miejscu, na Dolinie Trzech Stawów, przy plaży. Autobusu na razie nie widać. Powinien przyjechać on z tamtej strony generalnie, ale na razie na horyzoncie nic się nie wychyla. I tak, co by wam powiedzieć więcej na temat tego autobusu? No, jest to autobus autonomiczny. Generalnie to działa, z tego co się dowiedziałem, w taki sposób, że ten autobus po prostu jest bez kierowcy i po prostu, no, jakbyście jechali takim, można powiedzieć, autobusem widmo bez kierowcy. I posłużę się informacją z internetu, żeby wam to dokładnie doprecyzować. To tu jest napisane, że pojazd porusza się w pełni samodzielnie, ale w razie potrzeby zdalny kierowca może przejąć kontrolę. Nie wiem do końca, jakby to miało działać, ale może się dzisiaj o tym przekonam, jak będę jechał tym autobusem. No i jest też napisane, że autobus ten wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa. Także to są takie ogólne informacje, jeśli chodzi o ten autobus. A na tej drodze za mną powinien się za chwilę ten autobus pojawić, lecz na chwilę obecną go jeszcze nie widzę. Dobra widzowie, generalnie znaleźliśmy taki oto znak po drugiej stronie tej ulicy. I tutaj jest napisane, że godziny przejazdów testowych generalnie zaczynają się od 8.30, a ostatnie jest o godzinie 14.00. I przejazdy są tylko od poniedziałku do piątku. A my jesteśmy akurat tutaj dzisiaj w niedzielę, także w tym dniu nic z tego niestety nie będzie. I tutaj jest również informacja na temat planowanych terminów kursów. I tu jest tak, data 26 kwietnia, która już nam minęła, a potem jest dopiero od 6 do 29 maja. I potem jeszcze jedna data jest tylko 3 czerwca. Także postaramy się w któryś z tych dni jeszcze tutaj wybrać. Także nie odpuszczam. Także kontynuację tego materiału wy pewnie zobaczycie za chwilę, a dla nas to będą kolejne dni oczekiwania i polowania na ten autobus, a wy pewnie zobaczycie to za parę sekund. A więc witam was po krótkiej przerwie w dalszej części tego materiału. Dla was ta przerwa trwała kilka sekund i możecie obejrzeć ten materiał w dalszym ciągu. Dla nas jest to kolejny tydzień. Czekaliśmy tak naprawdę kolejny tydzień, żeby upolować na autobus i dzisiaj was zapewniam, że uda mi się wam go pokazać. Ostatnio, jak nam się nie udało na niego tutaj trafić, byliśmy tutaj dokładnie 28 kwietnia. Dzisiaj jestem tutaj po ponad tygodniu. Jest dzisiaj dokładnie 7 maja, wtorek, godzina, już wam powiem, która równa 10, czyli no my, jak widzicie, czekaliśmy tak naprawdę ponad tydzień, żeby się tutaj znowu pojawić. Dla was jest to tak naprawdę przerwa kilkusekundowa. Aktualnie spaceruję sobie jeszcze na Trzech Stawach, podziwiając tutaj piękno przyrody, która mnie wokół otacza. Czekam na autobus. Będę się kierował w tamtym kierunku. Tam jest jedna ze stacji, jeden z przystanków, na którym ten autobus się zatrzymuje właśnie. A więc ja jestem już w miejscu docelowym, z którego będę startował tym nowym autobusem właśnie. Tym nowym, można powiedzieć, wynalazkiem. Mamy ogólnie godzinę 10.09. Autobus ten ma jeździć co pół godziny, czyli na przykład jedzie tak 10, potem 10.30, potem jedzie 11. Także zobaczymy, czy faktycznie będzie według rozkładu, czy może przyjedzie wcześniej, albo przyjedzie później.
bo tam na tej tablicy z rozkładem jazdy było napisane właśnie, że mogą występować różne odchylenia czasowe. Czyli no, może ten autobus przyjechać o trochę innej godzinie niż tam jest po prostu napisane. Ja aktualnie czekam. Autobus powinien przyjechać z tamtej strony. Właśnie z tej. Także czekam. No i co? Widzimy się, jak autobus będzie na miejscu. A więc nadszedł ten moment. Nie wiem, czy już go widzicie tam w oddali, ale ja już go widzę. Autobus powoli zmierza w moim kierunku. Także za chwilę, mam nadzieję, do niego wsiądziemy i uda mi się nim przejechać. Będę też panów prosić, żeby jeszcze nie jechać od razu i zaczekać, aż pan zdąży pełnić ankietę? Jasno. Siłownia. Zachowaj ostrożność i zapnij pasy. Pojazd może gwałtownie hamować. A pan jedzie. Następny przystanek. Polana. Zachowaj ostrożność i zapnij pasy. Pojazd może gwałtownie hamować.
Polana. Siłownia. Dziękuję, do widzenia. No i wysiedliśmy. A więc jestem już po przejażdżce, jak pewnie widzieliście. No i co, i pewnie czekacie, żebym się podzielił z wami moimi wydarzeniami po krótkim dystansie, jaki przejechałem tym autobusem. No i cóż mogę powiedzieć, no jednak taki autobus to nie jest jakby taki, no wiecie, autobus, jak jednak jedziecie z kierowcą. Ktoś jednak ma nad tym autobusem pełną taką kontrolę. No, są tutaj niby te różne systemy w tym autobusie. To jest wszystko na razie na etapie testów tak naprawdę. Jeszcze nie wiadomo do końca, czego się można po tym autobusie spodziewać. Co nas tam może zaskoczyć, a co nie może nas zaskoczyć. No, dostałem również ankietę pod koniec właśnie drogi tym autobusem. Ankietę, która dotyczyła właśnie wrażeń z przejazdu tym autobusem. No i tak pokrótce powiem wam, co tam mniej więcej było. No, było tam na przykład pytanie, czy czułem się podczas drogi tym autobusem komfortowo. To jeśli chodzi o sam komfort, to było, można powiedzieć, przyjemnie jadąc tym autobusem. Tam w sumie nie ma czego złego zarzucić, więc komfort myślę, że jest całkiem niezły. Było też pytanie dotyczące bezpieczeństwa. No to czy ja czuję się bezpiecznie jadąc takim autobusem? No, szczerze, nie do końca. Bo tak jak mówię, no jednak autobus, w którym się jedzie z kierowcą i no jest tam, jakby nie było, osoba, która no patrzy realnie na wszystkie zagrożenia, to jednak czuję się w takim autobusie bardziej komfortowo niż w takim autobusie autonomicznym, którym właśnie przed chwilą jechałem. Racja, no człowiek też może zawieść. Czasami też może nie zareagować na jakieś niebezpieczeństwa na drodze. No ale jednak bardziej ufam człowiekowi niż takim systemom właśnie. I technologia mimo wszystko no niby idzie w górę, ale jednak ja bardziej i tak dalej ufam człowiekowi niż wszelakim takiego typu właśnie systemom. I tak omawiając dalej, było tam też pytanie odnośnie tego wyświetlacza, który mogliście tam widzieć na materiale. Tego wyświetlacza, który pokazywał te wszystkie przystanki, jakie przemierza ten autobus. Mianowicie było tych przystanków 4 dokładnie. No i też tam było pytanie odnośnie, czy to jest ogólnie dobre, czy to jest przejrzyste. Czy to bardziej ułatwia, czy bardziej utrudnia? No takie pytania właśnie na temat tego ekranu. No i w
mojej opinii mi się wydaje, że to jest akurat przydatne. Jest to przejrzyste. No i mi się wydaje, że w takich autobusach mogłoby to funkcjonować. Wydaje mi się, że byłoby to przydatne. Kolejną sprawą jest to, że autobus ten był też pod opieką. Robi mnie tu hałas. Mówienie do was, do kamery mnie zakłóca. No a tak wracając na poważnie, no to widzieliście, że w tym autobusie było trzech takich gości. Dwóch siedziało tam jakby, można powiedzieć, za sterami tego autobusu. Jeden siedział jeszcze z tyłu, który tam rozdaje ludziom te ankiety. No i ogólnie, no jednak jak oni tam jadą, to też można się czuć, że tak powiem, bardziej bezpiecznie. Bo jakbym jechał tam faktycznie sam, bez jednak ich takiej jeszcze kontroli, no to szczerze powiem, czułbym się tam mniej komfortowo i mniej bezpiecznie. Bo tak naprawdę, no mówię, nie wiadomo jeszcze po tym autobusie, czego można się spodziewać. A nie podobało mi się na przykład to, że jadąc nim było takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, dużo występowało takich gwałtownych zahamowań po prostu. I tak naprawdę nie wiem w sumie z jakiego powodu, bo ani nic nie stało nam na drodze, a autobus nagle gwałtownie tak hamował momentami. Na kamerze może tego nie będzie widać, bo ona ma dobrą stabilizację, ale no tak było. I nie wiem właśnie generalnie, dlaczego tak było. No i było też na przykład pytanie typu, czy jestem za tym, aby w przyszłości było więcej takich autobusów właśnie autonomicznych. No i na te pytanie było mi właśnie ciężko odpowiedzieć, no bo tak naprawdę, no to jest nowość i to taka nowość całkiem. Kolejny mi tu zakłóca nagrywanie. No i to jest tak naprawdę nowość i nie wiedziałem do końca, jak to ocenić, czy to będzie w przyszłości dobre, czy niekoniecznie, no bo to dopiero weszło, że tak powiem, na rynek. Jechałem tym też pierwszy raz i to nie jakoś też super długo, także no ciężko mi na te pytanie odpowiedzieć. To jest bardziej pytanie takie, to potrzeba czasu, żeby na nie odpowiedzieć, także tak powiem sensownie, bo to po prostu trzeba sprawdzić, jak to się będzie sprawować przez dłuższą ilość czasu, jak to będzie funkcjonować, czy nie będzie jakiś, wiecie, wpadek z tymi autobusami, no i czy będzie to po prostu się sprawdzać, nie? Także to jest pytanie na, myślę, trochę taki no dłuższy czas, nie? No a co bym wam mógł jeszcze powiedzieć? No to powiedzmy tak, jeśli chodzi o wygląd tego autobusu, może przejdźmy do tego, to jak dla mnie jest on mały, ten autobus. I jeśli one by w przyszłości miały faktycznie jeździć, to moim zdaniem musiał być ich całkiem sporo, no bo tam, jak ze środka wam nagrywałem, to widzieliście, no za dużo miejsca tam nie ma i osób za dużo też tam nie wejdzie niestety. I tych autobusów by musiało naprawdę jeździć sporo w przyszłości, żeby to miało jakikolwiek sens moim zdaniem, nie? Bo widzieliście, ja tam nagrywałem ze środka, to za dużo miejsca tam niestety w środku no nie było. No a tak oceniając całokształt wyglądu tego autobusu, to powiem tak, no może zabrzmi to śmiesznie, może to zabrzmi brutalnie, ale jak dla mnie to wygląda jak taki zielony jeżdżący kwadrat na kołach. O, tak bym to ujął. A więc przejdźmy szybko i sprawnie do ostatniego segmentu tego filmu, czyli do krótkiego jeszcze podsumowania i ostatecznej oceny. No to moja ocena tego autobusu, no powiedzmy, że jest to 6/10, aczkolwiek no tak jak mówiłem, trudno mi to ocenić, bo trzeci raz mi to już leci tutaj nad głową. No i mówię, ciężko mi to ocenić, bo to jest tak jakby nowość na rynku,
Pierwszy raz też tutaj w sumie tym jechałem. Nie miałem wcześniej okazji. No ale uznajmy, że 6 na 10. Czy uważam te autobusy za lepsze od tych standardowych z kierowcą? Zdecydowanie nie. No i co? I to by było chyba na tyle. Jeśli jesteście chętni, to zachęcam do interakcji w komentarzach, do podzielenia się swoją opinią na temat tych autobusów, bo jestem ciekawy, co właśnie wy o tym sądzicie. Także zapraszam do podzielenia się swoją opinią. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach, na kolejnych filmach. No i cóż, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Siema.